W programie Dwie strony rynku, w programie, w którym to skupiamy się na instrumentach, które zyskały najmocniej w danej sesji, bądź też najmocniej straciły. I zaczynamy od ropy naftowej WTI. Dzisiaj zyskała prawie 10%, dokładnie, żeby nie być gołosłownym, 9,68%. Biorąc pod uwagę wczorajszą przecenę, gdy traderzy rano spojrzeli, jak rano bądź jeszcze w nocy, spojrzeli, jak otworzyła się ropa, nie dowierzali. Nie dowierzali, ponieważ w piątek ropa znajdowała się na poziomie $41,55 za baryłkę, podczas gdy pod koniec wczorajszej sesji było to już $30,11. Natomiast dzisiaj widzimy jednak wzrost tego surowca o prawie 10%, obecnie cena znajduje się w okolicach $33,13. Z jednej strony jest to bardzo dobra wiadomość dla byków, dla wszystkich tych, którzy spodziewają się chociażby domknięcia luki, która powstała właśnie na te wspomniane ponad 20% między piątkowym zamknięciem a wczorajszym otwarciem. Natomiast w dniu dzisiejszym doszła ona do poziomu $34,35. No i kiedy spojrzymy na wykres w nieco szerszej perspektywie, zobaczymy, że to jest taki poziom, który znany jest przełom 2008-2009 roku oraz też okolice 2016 roku. Także ten poziom może tutaj pełnić obecnie istotny poziom oporu. No, wsparciem był jakby wcześniej, zanim oczywiście cena po prostu wyryła przysłowiowo beton. Wówczas stało, teraz najwyżej została ta cena oporem. No i patrząc na to, jak się zachowuje ropa, jak tutaj zyskuje nieco na wartości, to możemy oczywiście widzieć, że gdzieś jest potencjał, ale z drugiej strony musi jeszcze wybić się ponad ten opór. A pamiętajmy, że dzisiejsza świeca jest cały czas w zakresie świecy wczorajszej. Oczywiście zakres wczoraj dzienny zakres ropy WTI między 34,79 a 27,23 jest no ogromny. Jest tak naprawdę ogromny ten zakres i ciężko tutaj móc mówić o tak naprawdę mówić o jakiejś tutaj formacji, na przykład Inside Bar, która de facto powstaje, bo jeszcze pamiętajmy, że sesja się nie skończyła. Natomiast z kolei z drugiej strony widzimy, że jednak ten zakres jest naprawdę szeroki i ciężko byłoby, żeby jakkolwiek ten przedział został naruszony. Natomiast patrzymy i widzimy, że jest w bardzo ciekawym miejscu i wszystko zależy od tego, czy uda się przebić trwale ten poziom 34,35. Jeżeli tak, wówczas powstaje pewne prawdopodobieństwo, że mogłoby dojść do domknięcia tej luki z piątkowego zamknięcia. I w związku z czym mielibyśmy tutaj ciekawą okazję tradingową właśnie dla byków, ponieważ pamiętajmy, no jest to jeszcze naprawdę, mielibyśmy do czynienia z ruchem prawie, no moglibyśmy tutaj mówić o ruchu właśnie w rzędu niespełna 19%. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Wszystko zależy od tego, jak zareaguje de facto cena na wskazany wcześniej poziom. Natomiast patrząc na inne instrumenty, które dzisiaj zyskują, ASX 200, indeks australijski. Widzimy, że po pogromie, który właściwie rozpoczął się w drugiej połowie lutego, no cena wycena tego indeksu spadła z 7200 punktów do poziomu 5451. Ogromna przecena. Natomiast patrząc na dzisiejsze zachowania indeksów, na nieco uspokojenie się sytuacji, że rynek nieco odetchnął, to widzimy, że wśród właśnie tych rosnących instrumentów najbardziej wyróżnia się właśnie ten indeks australijski. On jakby właśnie zyskuje w tym momencie najwięcej. Dodatkowo, no chyba można powiedzieć bez zmian możemy mówić tutaj o cały czas słabości rubla względem zarówno euro, jak i dolara amerykańskiego. Widzimy, że cały czas traci na wartości. No i zastanawiamy się tak naprawdę w tym wszystkim, czy ten rubel po prostu coś jeszcze jest w stanie
Czy jeszcze coś jakby zatrzyma po prostu tę deprecjację rosyjskiego rubla? Widzimy także ucieczkę, ci co oczywiście przyglądają się indeksowi, czy też rosyjskiemu rynkowi akcji, widzą to, że jednak mamy ucieczkę z rynku akcyjnego, widać też wyprzedaż rubla, no i to ewidentnie pokazuje, jakby wszystko się wpisuje w scenariusz risk on, scenariusz risk on, ucieczka z aktywów, które traktowane są, które uznawane są za niebezpieczne, za groźne. No w tym wypadku oczywiście jest to przykład rubla oraz rosyjskiej giełdy. Natomiast z kolei widzimy, że dzisiaj gaz naturalny, N-gaz plus 5%, całkiem ciekawie to wygląda. Jak spojrzymy na wykres, widzimy, że cena wybroniła poziom wsparcia, który był zlokalizowany w okolicach 1,67 dolara. Widzimy, że udało się wybronić, a nawet wybić się ponad dołki z 11 lutego, które znajdowały się na poziomie 1,759, i dzisiaj cena dobija, będąc na poziomie 1,94, zbliża się do tego poziomu niższego szczytu z 20 lutego, który to też jakby owocował, jakby też ta data zaowocowała po prostu spadkami również na gazie naturalnym. No i sytuacja wygląda bardzo ciekawie. Z jednej strony mamy okazję na reakcję, reakcję ceny w stosunku do tego oporu, który znajduje się właśnie na tym miejscu, i kontynuację trendu spadkowego, ale z drugiej strony, jeżeli doszłoby do jego trwałego przebicia, to biorąc pod uwagę wcześniejsze, w którym miejscu znajdowała się wcześniej ten instrument, widzimy, że to może być ciekawa okazja, ciekawa szansa do kontynuacji tego trendu, tego ruchu wzrostowego. Proszę zobaczyć, 2019 rok, sierpień, w okolice 2 dolarów, N-gaz odbija się, aż ostatecznie najpierw dochodzi do poziomu 2,72,8, następnie korekta 2,30 i znowu wbija na 2,94. Później widzimy dojście właśnie tutaj w okolice 2 dolarów, lekka korekta, ale ruch spadkowy był kontynuowany, więc doszło do przebicia. Obecnie później ten poziom właśnie pełnił funkcję oporu, wybijał nowe dołki, i generalnie wszystko zależy od tego, jak w najbliższym czasie zachowa się N-gaz. Jeżeli N-gaz uda mu się przebić ten poziom, możliwe są wzrosty. Natomiast jeżeli tutaj pojawi się pewien problem z przebiciem się przez ten poziom, no to oczywiście wówczas jest duże prawdopodobieństwo, albo powiedzmy pewne prawdopodobieństwo, żeby nic nie sugerować, znaczy pewne w sensie może wystąpić, że tutaj dojdzie do kontynuacji tego ruchu i następnie będziemy mieli wybite nowe dołki, a patrząc pod uwagę, jaki to mniej więcej ruch by nas czekał, a ruchy rzędu, no nie oszukujmy się, 18 czy 19% spadki, no to są naprawdę ruchy, które interesują każdego tradera. Myślę, że tak samo Państwo mogą zobaczyć w tym instrumencie akurat bardzo ciekawą sytuację i możliwość do być może tutaj do ciekawego trade'a. Idąc dalej, to skupiliśmy się na tym, co rośnie. Biorąc pod uwagę ostatnią sesję, większość rzeczy jakby spadała, albo to, że jakieś konkretne pary walutowe zyskiwały, wiązało się na przykład ze spadkami ropy naftowej, ale oczywiście tutaj chciałem skupić z jednej strony się na tym, co rośnie, co zyskuje, i też może warto by wspomnieć jeszcze o Twitterze. Twitter w dniu dzisiejszym tak samo zyskuje na wartości. Twitter obecnie wyceniany jest na 33,67. Trochę można powiedzieć poszarpany jest nieco ten wykres ostatnimi czasy. Wcześniej mieliśmy do czynienia z silnym trendem wzrostowym, potem luka spadkowa, no i gdzieś co chwilę jakaś luka na otwarciu. Natomiast widzimy, że tutaj jakby Twitter zareagował na poziom 31,27. No i ten poziom widzimy póki co został wybroniony. Natomiast te knoty górne mogą nieco odstraszać. No ale jeżeli oczywiście dojdzie do wybicia wczorajszych szczytów, no to jest szansa na domknięcie luki na poziomie 38,20. No a teraz jakby zupełnie z innej beczki, które spółki najmocniej tracą na wartości. No, chociażby jedną z takich spółek, o których warto wspomnieć, no to jest oczywiście Ahold Delhaize. W dniu dzisiejszym silna przecena rzędu ponad 5%,
widzimy ponad 5% spadki. Cena otworzyła się na poziomie 21,65, obecnie jest na poziomie 20,31. No i patrząc na tę sytuację, no widzimy, że tak naprawdę zmierzamy gdzieś w stronę dołków z czerwca 2019 roku na poziomie 19,43. A biorąc pod uwagę te zachowanie, jak ten trend się wykreował, no widzimy, że na chwilę obecną ciężko tutaj mówić o jakiejś sile tego instrumentu. Bardziej widzimy coraz to niższe poziomy na wykresie. No i tak de facto nie możemy przebić się ponad wcześniejsze szczyty. Przebije się ten instrument przez wcześniejsze szczyty, w tym konkretnym wypadku jest to 23,06, wówczas będziemy mogli mówić o jakiejś kontynuacji tego trendu wzrostowego, czy jakiejś możliwości na to, że jednak będziemy, że ten instrument będzie dalej się umacniał. Póki co widzimy ewidentne zejście w dół, póki co widzimy spadki. Kolejnym instrumentem, na który warto zwrócić uwagę, jest chociażby Bayer. Bayer widzimy, że dzisiejsza luka spadkowa, oczywiście to, że wczoraj wszystkie indeksy oraz też i większość walorów giełdowych, większość akcji traciły na wartości, nikogo nie dziwi, ale dzisiaj mamy do czynienia z luką spadkową, no i zmierzamy w stronę dołków z sierpnia 2019 roku. No i tu mamy oczywiście dwa podejścia. Z jednej strony ci, którzy jakby przegapili późniejsze wzrosty, które wystąpiły, mogą szukać teraz okazji do zajęcia pozycji długiej, natomiast reszta, która patrzy nieco bardziej trendowo, jak się zachowuje instrument, może zauważyć to, że no jesteśmy tak naprawdę w kompletnej, jakby tutaj takim, można wręcz nazwać to po prostu wodospadem. W sytuacji, kiedy spadamy dosyć mocno, Bayer spadł od 6 lutego bieżącego roku, a przypomnę, jest dzisiaj 10 marca, spadł o 27%. No i tu, tak jak wspomniałem na samym początku, są dwie drogi. Z jednej strony bardzo ciekawie, bardzo fajnie, można taniej kupować, no ale z drugiej strony, czy to aby na pewno będzie dołek? Ciężko to móc stwierdzić, tym bardziej, że dołek ostatnimi czasy został wybity na 52 euro i miało to miejsce przełom maja oraz czerwca zeszłego roku. No i jest prawdopodobieństwo, jeżeli ten ruch będzie kontynuowany, że być może zobaczymy niedługo te poziomy. Caterpillar również w dniu dzisiejszym traci mocno na wartości. Rzućmy okiem na wykres. Sytuacja bardzo podobna, również silne spadki obecnie dobijają do poziomu 100 dolarów. No i kiedy spojrzymy na wykres nieco szerszej perspektywy, no możliwe, że gdzieś tutaj będą nawet próbowali zejść w okolice 90 dolarów, gdzie cena znajdowała się w 2017 roku. Tu chciałbym Państwu też przypomnieć, że ostatni raz właśnie Caterpillar tak nisko był wyceniany w 2017 roku. Także widzimy, że w żadnym wypadku ciężko mówić tutaj o jakiejś dawce optymizmu, patrząc na to, co się dzieje. Z jednej strony oczywiście mamy instrumenty, które dzisiaj zyskują, natomiast pamiętajmy, że na przykład dzisiejszy rosnący indeks ASX 200 był on jakby, z jednej strony było najmocniej rosnącym indeksem, no ale z drugiej strony, patrząc na poszczególne jakby spółki już z innych rynków, widzimy, że sytuacja jednoznacznie wskazuje, że mamy problem. Mamy problem tym bardziej, że spółki paliwowe, znaczy spółki transportowe, spółki, które wydobywają ropę naftową, mocno tracą na spadającej ropie, natomiast z kolei jakby spółki transportowe też nie zyskują na tym, że jest tania ropa, ponieważ wszyscy żyjemy wokół pandemii związanej z koronawirusem.
Więc to wszystko pokazuje, że jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji i być może ta sytuacja doprowadzi do tego, że jest właśnie będziemy tutaj jakby świadkami naprawdę ogromnego, istotnego krachu. No ale oczywiście wszystko przed nami, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała, natomiast póki co widzimy silną przecenę, póki co widzimy naprawdę słabość indeksów giełdowych, ale też pamiętajmy, że z jednej strony słabość czy siła to też dla tradera, spekulanta jest to okazja. Dlatego też oczywiście warto obserwować wszystkie te instrumenty, o których dzisiaj wspominaliśmy. No i oczywiście zachęcam Państwa do oglądania kolejnych odcinków Dwie Strony Rynku. To było wszystko, jeżeli chodzi o ten program. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.